Podświetlenie schodów na Arduino. Dwie lampy na ścianie, dwie lampy są na górze. Przycisk dzwonkowy na dole. Lampy zapalają się po kolei i gaszą się też po kolei po upływie zadanego czasu. Jeszcze raz może. Nie mogę tu złapać wszystkich lamp, ale widać, że po kolei one się zaświecają i gaszą. Ten czas, tak jak mówiłem, da się ustawić. Dzwonków, tych przycisków dzwonkowych też może być dowolna ilość. Dwie lampy są, tak jak mówiłem, na górze, dwie na dole. Tutaj akurat jest dwa przyciski dzwonkowe z jednego pokoju. Po prawej stronie, po lewej stronie, drugi przycisk dzwonkowy. Układ jest na Arduino. Mogą być diody, mogą być lampy. Może być praktycznie dowolna ilość tych diod. Znaczy tych lamp, bo też mogą być diody. To jest akurat zrobione na przekaźnikach. Cztery przekaźniki, ale Arduino to jest Uno. Ale równie dobrze może podobne Arduino być zastosowane. Proponuję zastosować Nano, wstawić to wszystko w jedną małą puszkę. Układ chodzi już 3 lata niezawodnie, nic się temu nie dzieje. Lampki te są na 230 V. Były kiedyś żarówki, teraz są normalne, zwykłe diodowe lampy. Nie pamiętam jakiej są mocy, ale dosyć dobrze to świeci. Także tak to wygląda. Tak jak mówiłem, ponad 3 lata chodzi ten układ i jest praktycznie niezawodny. Bez żadnych czasówek, bez żadnych układów schodowych czy tam krzyżowych. Arduino, prosty program. I tak to wygląda. Postaram linki zamieścić się pod opisem.